Polska od dawna, ale zwłaszcza od XIX wieku, korzystała z emigracji. Dlaczego? Nie było chleba. Wyjątkowo zdarzały się też takie okoliczności, że trzeba było uciekać przed śmiercią czy więzieniem. Wszyscy ci ludzie w różnych krajach świata, począwszy od Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, byli przyjmowani raczej z radością, dlatego że rynek pracy potrzebował ich obecności, potrzebował ich wysiłku. I nas, przypomnę jeszcze taką sytuację, jaka była podczas stanu wojennego, kiedy my byliśmy w wielkiej biedzie, a świat się otworzył na to, żeby nam pomóc. I ja słyszę dzisiaj, że my nie możemy przyjmować uchodźców i emigrantów. Dlaczego? Bo przynoszą choroby. Dlaczego? Bo nam odbierają pracę. Dlaczego? Bo z nimi przyjdą terroryści i pozabijają nas. I kto to mówi? My, chrześcijanie. My, którzy mamy obowiązek otworzyć serca na biedę, na każdą biedę, nie patrząc nawet na to, kim ktoś jest.